Bajeczki Maszy. Ja bez sensu tu nie gadam. Mądrą bajkę opowiadam. Dla was, moje wysłoneczka, będzie dzisiaj ta bajeczka. Za morzami, za górami, za mrocznymi hen lasami, jak za piecem okruszek, żył raz sobie staruszek. Konik Garbusek. I choć wcześnie został wdowcem, nie zszedł przez to na manowce. Dzielny dziadek, mówię wam, synów trzech wychował sam. Baczny ich poddając pieczy, starsi nawet i do rzeczy. Tylko ten najmłodszy, trzeci, straszny głuptas, jak to dzieci. Całe dnie Wania bez troski biegał, szalał, śpiewał piosenki. Wprawdzie nic nie robił złego, ale śmiał się z byle czego. Dobrze razem im się żyło, póki się nie przytrafiło. Ach, nieszczęście, jak ich mało! Omal ich nie załamało. Nocą zaczął ktoś tam krewki podprowadzać im marchewki. Wielki smutek po marchewce, lecz się draniom wnet odechce. Wymyślili chłopcy, aże trzeba by wystawić straże, bo złodziejstwo im dojadło. Na głuptaska Wanie padło. Wania dobry był chłopaczek, wziął kijaszek, wdział kubraczek, obszedł wszerz i wzdłuż podwórko, wciąż chichocząc przy tym w kółko. A gdy zmrok już zapadł potem, to przyczaił się pod płotem. Zmierzchało, powiał wiatr od gór, załkało cosik w krzakach. Przelotnych pingwikanów sznur ponuro gdzieś zagdakał. Dziać się coś zaczęło właśnie. Jak nie błyśnie, trzaśnie, praśnie. Nadciągnęły czarne chmury, a z nich sterczy pysk ponury. Wy nie wiecie czasem, co tam, toż to leci krokopotam. Kły wyszczerzył, pysk otwiera i do marchwi się dobiera. Wania, widząc, co się dzieje, już bić chce się ze złodziejem, aż mu ogień w oczach płonie i kijaszek łapie w dłonie. Ja tu wcale nie żartuję! Nie, nie, nie! Zaraz walnę cię po łbie! Łbie, łbie, łbie! Nie wiesz, że to jest nieładnie, gdy marchewki tak się kradnie? Gdzie z tym swoim świńskim ryjem? Grządki równe nam rozryjesz! Widząc Wanię krokopotam, śmiać się zaczął jak idiota. Wanią z gniewu aż zatrzęsło, a od złości wzrosło męstwo. Jak nie ryknie, jak nie krzyknie, złego zwierza w łeb nie przytyknie. Na to się przeraził zwierz. Ajajaj! W głośny płacz uderzył też ajajaj. Oszczędź mnie, ach, ratuj, matko, przez wzgląd na mych dzieci, statko. Tak się potwór zestresował, że przymilny być próbował. Widzi z Wanią, to nie żarty. Głuptas może być uparty. Już wygrałeś, Waniu miły. Walczyć z tobą nie mam siły. Mój zwycięzco, długo żyj. Tylko odłóż już ten kij. By odkupić swoją winę, przyślę moją ci dziecinę. Zgrabnie problem rozwiążemy i skandalu unikniemy. Coś błysnęło, nie wiem co tam. Grunt, że zniknął krokopotam, a ku Wani spod krzaka wychyliła się pokraka. Wzrostu dosyć nikczemnego. Ośle uszy ma do tego z grubsza, coś jak koń wygląda, plus na grzbiecie garb wielbłąda. Rzekł mu ten garbusek konik. Na skinienie twojej dłoni służył będę tobie wiernie i życzenie twoje spełnię. Wania tylko zmarszczył czoło i roześmiał się wesoło. Żony dostać mam życzenie, zawsze była mym marzeniem. Koń garbusek długo biadał, z nerwów nic nie odpowiadał. Wreszcie dał kopytem znak z pewną ulgą, mówiąc tak. Jest, jest, duża i bogata, nawet powiem ciut pyzata. Jednym słowem panna klasa, aż za dobra dla głuptasa. Bach, przed Wanią jak na scenie panna stoi jak marzenie. W piękną jest odziana suknię, lecz naśmiewa się okrutnie. Mówi, drapiąc nosek biały. Nie podobasz mi się, mały. Wania słucha, potakuje, aż do konia przyskakuje. Odechciało mi się w porę z takim żenić się potworem. Znajdę sam żoneczkę miłą, żeby dobrze nam się żyło. Serce swoje jej powierzę, będzie mnie kochała szczerze. Dzieci mnóstwo mieć będziemy i szczęśliwie pożyjemy. Ta
taki tej historii finał. Nieźle Wania się uwinął. Posłuchajcie, drodzy moi, bo jest morał z tej historii. Ważną mówię wam tu sprawę. Poprzez rymy ciutko ślawę. Sens tej bajki nie w wierszykach, nie w garbusku, nie w piosenkach. Ważne to, że wasze szczęście w waszych własnych leży rękach. Wersja polska na zlecenie animatora. No, słoneczka wy moje, opowiem ja wam dzisiaj bajkę o tym, jak żył sobie w pewnej wsi Jemiela. Trzy życzenia. Trafiła mu się żona leniwa, głupia i kłótliwa. Leży sobie Jemielowa żona na przypiecku i gdera. Co ty tak całymi dniami po domu się snujesz? A to obiad gotujesz, a to pościel pierzesz, a to podłogę myjesz, żeby moje oczy cię tu już nie widziały. Dawaj, mężulku, zabieraj się stąd i idź przynieś mi wody. Gorąco tak na piecu leżeć. Jemielo, pośpiesz się, pić mi się zechciało. Wziął Jemiela wiadra, poszedł nad rzeczkę i sobie myśli: może przy tej okazji jeszcze ryb nałowię? Żonie podaruję, żeby nie gderała. Nałowię albo szczupaków, albo sumów. I zarzucił Jemiela wiadro w przerębel. Drugi raz zarzucił i mówi: łów się zaraz, rybko, duża i mała. Ale jakoś się żadna nie chciała złowić. Postanowił więc Jemiela sprawdzić, czy w ogóle są tam w tej rzeczce jakieś ryby, czy nie. Zdjął rękawiczki, wsunął rękę do przerębla, a tu nagle coś go za rękę cap! A to był szczupak. Jemiela odczepił go od palca, a tu nagle szczupak przemówił ludzkim głosem. Wypuść mnie, miły Jemielo! Ja nie jestem zwykłym szczupakiem. Jestem złotą rybką i mogę spełnić twoje trzy najskrytsze życzenia. Przeraził się Jemiela, no bo kto to słyszał, żeby ryby mówiły? Wziął i wyrzucił rybę z powrotem do rzeki. A tu naraz szczupak znów wychylił się z przerębli. Strach, mówię wam! Szczupak wynurzył się z wody i tak mówi: wypowiedz tylko wedle mego rozkazu, niech się stanie od razu i wszystko stanie się tak, jak zechcesz. Jeszcze bardziej się Jemiela wystraszył i ile sił w nogach puścił się pędem w stronę domu. Przyleciał, serce mu wali, tchu, złapać nie może, a żona na niego z pieca krzyczy: no i gdzie ta moja woda? Więc opowiedział jej, co mu się przydarzyło. A żona śmieje się z niego. Akurat ci wierzę, głupiś ty! I tyle, prostaczek z ciebie. Jemiela obraził się, że żona mu nie wierzy, więc zawołał: wedle mego rozkazu niech się stanie od razu! Przyjdźcie wiadra do domu same! I nie zdążyła żona nawet okiem mrugnąć, jak pełne po brzegi wiadra do domu przybiegły. Niczego sobie! Rozdziawiła żona gębę ze zdumienia. To znaczy, że ja teraz wszystko mogę! Nawet po sklepach za ubraniami nie wstając z pieca mogę jeździć! Czemuś ty mi tego wcześniej nie mówił, ty durny ośle! Westchnął Jemiela i mówi: wedle mego rozkazu niech się stanie od razu! Niech piec zawiezie żonę na zakupy! I piec zadymił, zawarczał jak parowóz i powiózł Jemielową żonę na zakupy. Długo jej, długo nie było. W końcu wróciła żona do domu, wystrojona! Jemiela aż jej nie poznał z początku. Stoi przed nim prawdziwa dworska dama. Podziwia się w lusterku i mówi: teraz, kiedy już taka piękna jestem, to życzę sobie samą zostać wielką wodną władczynią. Jak sumą? Nie zrozumiał Jemiela. Sumem chcę zostać? Jak ona panią sumą, to ja panem sumem zostanę. Zamieniaj mnie tu zaraz! Natychmiast, Jemielo, pośpiesz się z tym swoim zaklęciem! Żona krzyczy, tupiej żąda.
Westchnął Jemiela, ale co było robić? I mówi: wedle mego rozkazu niech się stanie od razu. I tak jak sama chciała, zamieniła się żona w Suma. Mieszka teraz u Jemieli w akwarium. Dobrze wam radzę. Zanim wypowiecie życzenie, pomyślcie chwilkę o konsekwencjach. I dla siebie, i dla innych. Tak, tak, tak. A gdzie mogły podziać się kreskówki? Zacznijmy dochodzenie. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć. Na kreskówki mam dziś chęć. Kliknę na